pierwszy cios tej sowieckiej armii, tych komandosów, przyjęli dziennikarze na siebie. Właśnie tutaj, którzy byli w domu prasy. I jedna z koleżanek przychodzi, mówi, słuchajcie, tutaj pod jadą tą drogą jakieś tanki, jak my wtedy mówiliśmy, tak? Po jakieś najwyżej może 5-8 minutach w moim gabinecie stoi żołdak z automatem. Jak pamiętam dzisiaj, miał takie skose oczy, czyli jakby czy kazak był, czy jakieś coś w tym rodzaju. No i zabierajcie. Słyszę, że na korytarzach tam również uchodzicie, mówią. Oczywiście absolutne niezrozumienie sytuacji z mojej strony na przykład. Ja jedynym argumentem, który znalazłam wtedy powiedzieć, to mówię, że my nie możemy mówić, gazeta nie gotowa. No on zobaczył, popatrzył na mnie jak zupełnie na wariata. Zakryli drogę! Czuło się, że coś w powietrzu wisi, coś się musi stać, no ale aż do tego stopnia to nikt się nie spodziewał. Kiedy siedziałem na tych komunikatach radiowych tam i tłumaczyłem na żywo po polsku. Przez radio pamiętam, coś było takiego, że jednak zapraszamy przyjechać tutaj i bronić naszego parlamentu, naszego rządu przed ewentualną napaścią komandosów radzieckich. No i przyjechaliśmy, przyjeżdżamy, tutaj było bardzo dużo ludzi, ale ten plac był dosłownie pełno ludzi. Zaczęła się strzelanina pod wieżą telewizyjną. Słyszałem te głuche odgłosy z pustaków, ze ślepych naboi strzelanych z pancerników. Trasery szły, kule traserowe, mimo naszego domu, z jednej i z drugiej strony. No, na szczęście żadna w okno nie trafiła, żadna tam nie zahaczyła. To była taka jedność wszystkich ludzi, właśnie wobec narastającego niebezpieczeństwa, bo wtedy mówiono, że niewykluczone jest, że może być atakowany parlament przez komandosów, ale to ludzie jakoś, ja nie wiem, no jakoś takiego strachu nie było. No jeżeli ludzie przyjechali, to znaczy strachu tego nie było. Chciało się obronić to, co dopiero tylko urodziło się, wykiełkowało się. To była taka jedność, tego się nigdy nie zapomni. Przybyli do tego nie dość małej pomieszczenia, niezbyt wielkiego. Przybyło tyle dziennikarzy, w różnych językach rozmawialiśmy. Wydaliśmy gazetę po polsku, litewsku, rosyjsku. Zostaliśmy wypędzeni z gmachu radia i telewizji, a trzeba było nadal pracować, więc dla radiowców wydzielili salę w domu dla ociemniałych, bo tam było studio do nagrywania właśnie bibliotecznych książek takich audio dla ociemniałych. No i korzystaliśmy z tego sprzętu, a później już w lipcu zaproponowano mi, żebym przeszedł do audycji telewizyjnej, bowiem szczodre władze litewskie się zrobiły, rozszerzyli znacznie zakres audycji telewizyjnych po polsku. Mieliśmy do 20 minut codziennych wiadomości i jeszcze godzina czasu zostawała niedzielna. Było bardzo dużo sztandarów. I niemiecki, oczywiście polski było bardzo dużo. Jakby każdy sobie to podkreślał swoją przynależność do tej czy innej narodowości. Słyszałem polską mowę i podchodzę i patrzę, znaczy też coś zaczęliśmy rozmawiać o nim, no to pan Polakiem jest, ja mówię tak, to niech pan trzyma to, to coś takiego było. No ja byłem z tym biało-czerwonym sztandarkiem, stałem, podkreślając właśnie, że Polska, Polacy też są wspólnie z Litwinami, z Litwą całą, wspólnie w tych dążeniach do niepodległości, do wolności.
Polaków nie było dużo, ale zawsze był polski sztandar na takim wiecu. Trochę nas było, natomiast za mało, zdecydowanie. Że gdybyśmy byli, byśmy razem z Litwinami na wiecach, na barykadach, w walce z sowiecką machiną wojenną, to na pewno lżej byłoby nam funkcjonować dzisiaj. No ale tak było, jak było. No, ja myślę, że sytuacja nie jest taka zła. Rada Koordynacyjna i Zarząd Związku Polskiego Polaków na Litwie znaczy nieraz mówili o tym, że my nie jesteśmy przeciw, no my jesteśmy razem za niepodległość, aby znaczy z niepodległością z podniętą głową iść razem, nie na kolanach z tyłu.